Hej, witam wszystkich. Kolejny Grizzly Adams, kolejny boss, jak i kolejne podziękowania, czyli co tam dom, dziękuję za 50 zły donata. Dziękuję wam wszystkim za subskrypcje, za komentarze, za lajki. I to nie ja was motywuję, to wy mnie motywujecie, żeby dalej robić to, co robię i będę to robił. Doszlifuję kanał, myślę, że już się tak dzieje. Jeśli możecie, piszcie mi w komentarzach co i jak. Przede wszystkim zrobiłem Falcon Bastion. Pereła, bardzo ci dziękuję za pomoc. Bez ciebie nie dałbym rady, ale ja z tym moim internetem, widzieliście na filmiku zresztą, pokazuję wam, że ja to przeżyłem, ja jestem w szoku. Ludzie uprawiają sporty ekstremalne, ale żeby z moim internetem iść na Falcon Bastiona, jeszcze ten boss na końcu, pełno świateł, jak byliście, to wiecie, o co mi chodzi. Ja jeszcze tego nie przeżyłem, ale to przynajmniej wiem, że nie mam na te światła epilepsji, także może i to już coś wiem o sobie. Nie. Aż tak bardzo nie chcę ryzykować, jednak poczekam. Tam mi też ktoś w komentarzu pisał, i to nie jedna osoba, że jednak kabel to jest kabel i do tego będę dążył. Ale zanim do tego dojdzie, to myślę, że już będę tutaj, już doszlifuję i w tym mi pomożecie oczywiście. A dostępy na razie poczekają, wierzcie mi, bo co się wczoraj działo, to jeszcze raz wam wszystkim dziękuję i przejdźmy już do tego bossa, bo weźmiemy Old Widow, jest Venor Kopoi. Z niego wypada... co my to mamy? Patrzcie, już całkowicie zapomniałem. Z niego wypada, już wam mówię, Sweet Smiling Bait. To jest do oswojenia Wailing Widowa. No, jeżeli wypadnie, to ja go zostawię dla siebie, bo jeszcze nie mam. No to co? Kurde, jestem w szoku naprawdę za te wszystkie... Serdecznie wam dziękuję. Dobra, to ja już biegnę do Venor i spotkamy się na miejscu. No i jesteśmy na miejscu. Dobra, poczekajcie jeszcze. Jesteśmy na miejscu i przejdziemy przez teleport. I bawmy się. Oby wypadło, oswoimy później. To też jakiś achievement, prawda? Tu też oczywiście z The Old Widow też jest aczek. No nic, trudno. Night Leggy. I Market. Dwie sztuki sieci. No i dobrze. Słuchajcie, ja dalej jestem w szoku. Dotarłem. Zobaczymy, jakie później. Dobrze, że tam jeszcze są jakieś krokodylki. Coś w tym rodzaju. Czyli będę miał co nagrywać, jak znowu będą suby i cokolwiek, bo i serdecznie wam jeszcze dziękuję. Co tam dom? Przeznaczę tego donata na EQ, tak jak napisałeś, jak najbardziej. Już będę zbierał, już coś tam będę myślał. Także jeszcze raz wam wszystkim bardzo dziękuję. Szacunek. Pozdrawiam. Do następnego. Hej!